Przed nami Marcin Józefaciuk, nauczyciel, wicedyrektor zespołu szkół rzemiosła imienia Jana Kilińskiego w Łodzi. Cześć Marcin. Cześć. Dzięki, cześć, że jesteś z nami. Widoczne tatuaże na rękach, widoczne tatuaże na szyi. Nie wszystkim to się podoba, ale wrócimy do tego tematu później. Najpierw chciałbym, bo dzisiaj omawiamy różne sukcesy w programie Oned Rano. Cieszymy się, już taka niezwykła historia, o której opowiedzieliśmy na początku. Polski piłkarz, który w 2010 roku uległ wypadkowi, stracił nogę. Właśnie wczoraj przeżył taki niezwykły wieczór. Jego gol strzelony w Amfutbolu został uznany za najpiękniejszą bramką na świecie. Pokonał, wiesz, najpierw Kyliana Mbappé, później Richarlisona. Wczoraj obok Messiego odbierał swoją nagrodę. Ale ja chciałbym, żebyśmy o innym sukcesie porozmawiali, bo tak się składa, że minister Przemysław Czarnek, to będzie takie nieoczekiwane przejście, wygrał niezwykły sondaż. To znaczy przez Polaków został uznany najgorszym ministrem edukacji na przestrzeni ostatnich 18 lat. Absolutnie pozostawił w tyle wszystkich konkurentów. Od Romana Giertycha po swojego poprzednika i innych ministrów, którzy byli w międzyczasie. Gdyby zadzwonił ankieter i ciebie zapytał z prośbą o to, byś wskazał najgorszego ministra, też postawiłbyś na pana Przemysława Czarnka? Wiesz, to wszystko zależy od tego, w jaki sposób spojrzymy na to. Ministerstwo Edukacji nie miało takiej sytuacji już od bardzo, bardzo dawna, kiedy był naprawdę prawdziwy minister z prawdziwego zdarzenia, który interesował się sprawami młodzieży, który interesował się sprawami rodziców, którego obchodziło to. To zawsze było, wydawało się, że to jest takie ministerstwo, takie, które zostało komuś przekazane z przypadku, czy ewentualnie, żeby bardziej siać coś dziwnego i zasiewać w tej młodzieży, niż rzeczywiście pracować z nimi. No pamiętamy chociażby Romana Giertycha, który wpadł na pomysł wycofania z lektur szkolnych Witolda Gombrowicza. Tak, tak, tak. I wtedy nas to naprawdę oburzało. W tym momencie chyba chcielibyśmy, żeby wróciły te czasy trójek giertychowskich. W każdym razie minister Czarnek na pewno miał do kogo równać i chyba starał się być jeszcze lepszy od swoich poprzedników. I rzeczywiście tutaj oczywiście w ironicznym sensie, i rzeczywiście zaczyna być coraz lepszy, tak jak ostatnia jego decyzja na temat zmiany, bo jest to już w projekcie, wisi na Centrum Legislacyjnym, zmiana podstawy programowej z wychowania fizycznego, gdzie wszyscy uczniowie będą musieli przejść przez testy, które rzekomo nie mają być podstawą do wystawiania oceny, ale te testy sprawnościowe będą wpisywane w system informatyczny, teleinformatyczny, jak to jest ładnie napisane. Będą one kumulowane w jednym miejscu i tak naprawdę każde dziecko, nieważne czy jest uzdolnione w jednym kierunku, w drugim, w trzecim, czwartym, tak jak ja jestem biegaczem, nigdy nie będę dobrze skakał, aż tak dobrze nie będę skakał albo pływał, ale będę dobrze biegał. Myślę, że to nie będzie kolejny taki po prostu stresogenny w dużej mierze element dla młodzieży. To będzie wszyscy pamiętamy te lekcje WF-u, to było tyle stresu. Dokładnie, to będzie stresogenne. To znaczy ja sam byłem uczniem bardzo otyłym, który wstydził się siebie, który wstydził się WF-u. To będzie stresogenne, to będzie doprowadzało na pewno do sytuacji, gdzie dzieciaki będą starały się wypisać, gdzie dzieciaki będą się porównywały, gdzie nauczyciele będą się porównywały, gdzie nauczyciele będą porównywali jednak dzieciaki. Będzie to niezdrowa rywalizacja, będzie do prowadzała do tego, że jednak zamiast zainteresować sportem dziecko będzie bardzo mocno zdemotywowane do jakiegokolwiek uczestniczenia w aktywności fizycznej, co jest po prostu chorym. To jest dla mnie chorym pomysłem. Jak bardzo, wiem, że to jest oczywiście temat rzeka, więc może jakoś skrótowo uda nam się o tym opowiedzieć. Jak bardzo wizja, jaką twoim zdaniem ma w głowie, na podstawie jego wypowiedzi, różnych działań, wizja polskiej szkoły Przemysława Czarnka odbiega od twojej wizji szkoły? Jakbyś miał wskazać podstawowe różnice w waszym podejściu, do właściwie czego one dotyczą? Wiesz co, zawsze chciałem być takim nauczycielem i jestem nauczycielem, który jest otwarty na zmiany, który jest otwarty na propozycje uczniów, który współpracuje z uczniami, z rodzicami, też z organami wyższymi, ale przede wszystkim na zasadzie współpracy, a nie na zasadzie zastraszenia, nie na zasadzie, jeżeli zrobisz to zostaniesz zwolniony, nie będziesz mógł pracować, nie będziesz mógł tego, nie będziesz mógł tamtego zrobić. A przede wszystkim współpraca. Tutaj brakuje
tego, brakuje nam ministra, który tak naprawdę doprowadzi do tego, że będziemy mogli współpracować ze sobą jako kadra, ze sobą jako, jako z młodzieżą, ze sobą jako z rodzicami, którzy zrobimy naprawdę fajną młodzież, bo te dzieciaki są fajne, ta generacja Z jest świetna, ale my musimy dać jej szansę. A nie w pruskiej szkole, która ma za zadanie wystawić ocenę od 1 do 6, mamy wystawić to wszystko. Pamiętam swoją rozmowę kiedyś z Angeliką Friedrich, to taka dziewczyna, która aktywistka, która przewodzi takiej mini organizacji, która nazywa się Nastoletni Azyl, działająca na rzecz zdrowia psychicznego i zmian w psychiatrii dziecięcej. Ona mi powiedziała, że ona ma takie wrażenie, ciągle bardzo mocne poczucie, że polska szkoła świetnie nauczyła się mówić o i dyskutować o ocenach, ale bardzo boi się, nie umie rozmawiać o emocjach. Tak, 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 tak. A to jest przede wszystkim to, co, o co dzieciakom chodzi. Tam tyle emocji jest w naszej młodzieży i oni lubią o tym rozmawiać. Oni chcą o tym rozmawiać i są na odważniejsi. Są odważniejsi. Też zachęcamy ich, żeby o tym rozmawiali, żeby nie kryli tych emocji. Na podstawie tych emocji można zbudować naprawdę fajny sposób nauczania w sposób inteligentny. Tak więc my jako nauczyciele też musimy dostosować się do tego, bo oczywiście znajdzie się grupa nauczycieli, która będzie chciała pracować w pruskiej szkole, którzy będą chcieli tylko i wyłącznie oceniać, wkładać tą wiedzę. Wziąć linijkę do ręki. Dokładnie, ale też sprawdzają egzaminy, nieważne czy egzamin zawodowy, czy egzamin maturalny, egzamin ósmoklasisty, to sprawdzają egzaminy. One nie sprawdzają emocji, one nie sprawdzają współodczuwania, empatii, tylko sprawdzają suchą wiedzę, która później jest niepraktyczną wiedzą. Jeszcze za moment do tego wrócimy, ale jeszcze jedno słowo o Przemysławie Czanku, bo jednak ta zapowiedź, która padła z jego ust jakiś czas temu dotycząca zwolnień nauczycieli, to musiało być coś, o czym dyskutowali nauczyciele w całej Polsce. Bodaj 100 tysięcy, mówił o 100 tysiącach nauczycieli, tak, którzy mają stracić swoją pracę w przeciągu 2-3 lat. Powiedz proszę, bo później oczywiście, gdy polityczni koledzy Przemysława Czanka zorientowali się, jak bardzo politycznie jest to niebezpieczna wypowiedź, zaczęli wycofywać się z tych zapowiedzi. Natomiast no te słowa padły, jak ty je zrozumiałeś, jak one zostały przyjęte przez nauczycieli, no bo z drugiej strony ty też jesteś na to dowodem, ciągle słyszymy o brakach kadrowych, jak tak, się ma jedno do drugiego. Wiesz co, to co usłyszeliśmy, to nas naprawdę wbiło prosto w fotele, poczuliśmy się w ogóle niepotrzebni, poczuliśmy się przedmiotami, poczuliśmy się osobami, które są niepotrzebne w polskiej edukacji, które robią źle, a tak naprawdę zwolnienie 100 tysięcy nauczycieli, czemu ma służyć? Zamiast tworzyć oddziały mniejsze, zamiast tworzyć oddziały, gdzie można naprawdę pomóc dzieciakowi, gdzie można skupić się nad dzieckiem, na przykład w klasie 15-osobowej, gdzie można doprowadzić do sytuacji, kiedy nauczyciel bardziej doświadczony, starszy, który niedługo przyjdzie na emeryturę, będzie w stanie zaopiekować się swoim młodszym kolegą, który przychodzi do zawodu i będzie w stanie być dla niego bardziej mentorem niż nauczycielem tablicowym. Można te pomysły wszystkie wprowadzić. Tak więc my poczuliśmy się tak naprawdę olani, niechciani, my poczuliśmy się jako ta gorsza grupa, która tak naprawdę ma za zadanie tylko i wyłącznie być, żeby można było właśnie politycznie doprowadzić do tego, żeby nas albo zwolnić, albo pogadać. A ludzie zaczęli się po prostu bać o swoją przyszłość? Nie, ludzie zaczęli się zwalniać. Okay. Ludzie zaczęli się zwalniać podejmować decyzje. Po tych tekstach u mnie w szkole 4 nauczycieli zrezygnowało. Poważnie? Przeszło do szkolnictwa publicznego, bo nie wytrzymali. To był ten moment, kiedy oni powiedzieli nie. Ta osoba nie będzie decydowała, kiedy ja zostanę zwolniony. Już na tyle czara się przelała, że sami postanowili odejść albo do szkół prywatnych, albo do szkół, albo w ogóle zmienić zawód. Tak więc do tego to doprowadzi. Nie będzie musiał zwalniać po prostu nauczycieli. Sami odejdą. Wróćmy jeszcze na momencik do tego wątku młodych ludzi, ich gotowości do podejmowania trudnych rozmów, co myślę, że jest takie charakterystyczne dla tego pokolenia. Starsze pokolenie często boi się, tworzy wiele tematów tabu. Tymczasem ci młodzi ludzie nie mają często dużego problemu, żeby te tematy podejmować. Powiedz proszę, czy jesteś w stanie powiedzieć coś optymistycznego na temat obecnej polskiej szkoły i kwestia podejścia do inności? To znaczy, jak dziś traktowani są w polskiej szkole
osoby uznawane za nieco odstające od normy, nie wiem, osoby, które mają tatuaże, które inaczej się ubierają, które wydają się być bardziej wrażliwe, które interesują się mangą, które mają inną orientację seksualną, które nie lubią WF-u. Jak to mniej więcej wygląda? Wiesz co, ja w ogóle staram się w trakcie też zajęć odchodzić i w trakcie swojej pracy odchodzić od seksualności, bo nie jesteśmy do końca od seksualności uczniów, po to my u nas w szkole mamy seksuolożkę, żeby mogła się zająć. W każdym razie fajne jest to, że młodzież podchodzi do tych inności, odmienności w sposób codzienny, bo każdy z nich jest inny. Tutaj nie można przyłożyć szablonu, że 90% dzieciaków w klasie jest takich, a tylko 10% odstaje. Tutaj bardziej można by było powiedzieć, że każdy z 90% dzieciaków jest zupełnie inny, ma tą swoją osobowość, jest jakieś, a 10% szuka tej osobowości swojej. Fajne jest to, że to jest generacja, niesamowita sprawa, że macie seksuologa w szkole. Tak. Zależało mi na tym, jak zatrudnialiśmy psychologa, zależało mi na tym, żeby ten psycholog był też seksuologiem i naprawdę jest. Zaraz się pewnie dowiesz z TVP, że seksualizacja młodzieży następuje u siebie w szkole. Okej, dobra, tylko że seksuolog to nie jest seksualizacja, prawda? Tak, to rozumiem seksualizacji przez TVP. Pomóc dziecku, dokładnie. Bardzo dziwne, skoro mowa o inności, to tak chciałem, żebyśmy, drodzy Państwo, zobaczyli teraz fragment pewien. Poproszę naszego wydawcę o to, żeby ten fragment Państwu zaprezentować. Wypowiedź pewnego duchownego i jego stosunek, a właśnie w takim jego rozumienie inności, czyli człowiek, który ma tatuaże. Zobaczmy proszę, jak oberwało się człowiekowi, który podobnie jak Marcin lubi tatuaże, a więc trenerowi polskich skoczków narciarskich. Mistrzostwo świata Polak zdobywa, wczoraj czy przedwczoraj, nie wiem kiedy tam, zdobywa, ten, który się z nim cieszy, trener, tu tatuaż, patrzeć na to nie możesz. Tfu! It is awful! It is disgusting! To jest obrzydliwe, to jest po prostu wstrętne. I to facet jest. Marcin, ty uczysz wielu, wielu przedmiotów, także angielskiego. Powiedz proszę, może zacznijmy od tego, jak oceniasz znajomość angielskiego tutaj u księdza. Jeśli chodzi o wymowę, to na maturze byłoby to naprawdę bardzo, bardzo niska ocena. Ze względu na to, że tam jest tyle błędów fonetycznych, przed którymi przestrzegam też moich uczniów. I moi uczniowie na pewno też się uśmiechnęli, jak to usłyszeli, bo osoba, która... Trzeba popracować trochę. Musi popracować, jeżeli już chce mówić w języku, to jednak warto by było, żeby to był komunikatywny i zrozumiały język. Ale tak poważnie mówiąc, po prostu przykre. Przykre jest to, że tak naprawdę osoba, która w tym momencie nie jest osobą prywatną, tylko osobą publiczną, która ma za zadanie, tak jak Jezus, pomagać innym ludziom, pomagać nawet czy trędowatym, czy komukolwiek, sieje nienawiść. I to jest smutne. Że to jest smutne, że osoba, która ma za zadanie pomóc, nie pomaga. Która sieje tą nienawiść. I to jest masakra. Mam tylko takie poczucie, że chociażby na twoi uczniowie, ale chyba wielu, chyba już 100% uczniów w Polsce jest absolutnie odporne na tego typu wypowiedzi osób publicznych. Bzdurne wypowiedzi. Chciałbym. Na koniec jeszcze mamy dosłownie pół minutki. Powiedz proszę, co dzisiaj o 17:00 zdaje się robisz, bo teraz chyba idziesz do szkoły jeszcze? Tak, teraz jadę do szkoły na klasówkę. Wizyta ponad rano, klasówka, pracujesz jako nauczyciel, dzisiaj uczysz uczniów, a o 17:00? O 17:00 zaczynam 48-godzinny bieg na bieżni elektrycznej, staram się pobić rekord świata, 430 km przede mną. Zostawiliśmy to na koniec, drodzy Państwo, bo Marcin, z którym rozmawialiśmy o polskiej szkole, jak gdyby nigdy nic i wybiera się właśnie do szkoły, do roboty, a później bije rekord Guinnessa. Świata. Dokładnie. No to też nie. To też całkiem nieźle. Powodzenia w tym rekordzie. Oby się udało i wielki szacunek. Wielkie dzięki. Mamy nadzieję, że będziemy mogli już porozmawiać o tym z Tobą kiedyś z mistrzem świata w takim razie. Zapraszam. Bardzo dziękuję, Marcin, że byłeś z nami.